Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Panie prezydencie, wieża ciśnień w Łomży to budynek o tyleż piękny. Chociaż może nie sam budynek, ale widok z niego o tyleż piękny, co i kłopotliwy, tak? Bo miasto bardzo chciałoby pozbyć się tej nieruchomości, sprzedać, sprawić, żeby pusta nie stała, a jednak ciągle nie ma dużego zainteresowania. Oczywiście jesteśmy zainteresowani, aby ten budynek rewitalizować. To jest modne słowo, ale tak naprawdę adekwatne do tego, co należałoby zrobić. Stan techniczny umożliwia pewne działania adaptacyjne na cele, które mogłyby służyć, jak sądzę, szeroko rozumianej turystyce i powiedzmy gastronomii, może cele związane z hotelarstwem. Mogły być również udanie adaptowane w tym obiekcie. Oczywiście z założeniem, że u jego podstawy powstałaby dodatkowa część, czego nie wykluczamy. Natomiast chciałbym podkreślić, że wielokrotne próby zainteresowania tym obiektem przedsiębiorców spełzły na niczym i według mojego osobistego przekonania nie jest przeszkodą cena, którą bardzo wydatnie, bo około 40% obniżyliśmy i ona wynosi około 340 tysięcy, czyli nie jest problemem cena nabycia tego obiektu wraz z przyległym terenem, ale tym problemem jest po pierwsze przygotowanie spójnej koncepcji ekonomicznej, biznesowej, która by wykazała opłacalność inwestycji. I po drugie, wysokość nakładów, które należałoby ponieść. Może jest tak naprawdę jakiś inny pomysł na to, nie hotel, nie gastronomia, nie taras widokowy, może coś innego mogłoby tu powstać, o czym władze miasta wiedzą, mają taki pomysł na to? Szukamy rozwiązań, które oczywiście znalazłyby, bo na to bardzo liczymy, wsparcie ze środków unijnych. Mamy nadzieję, że w nowej perspektywie będzie taka możliwość. Szukamy udanych pomysłów, które mogłyby być zrealizowane, pomysłów takich, które już są gdzieś realizowane. Jedną z koncepcji, która pojawiła się w toku dyskusji, była koncepcja wykorzystania tego punktu widokowego do ulokowania obserwatorium astronomicznego służącego celom edukacyjnym, przeznaczonego dla naszej młodzieży. Oczywiście to obserwatorium nie byłoby obserwatorium stricto naukowym, byłoby to działanie bardziej proedukacyjne, popularyzujące pewną wiedzę na temat astronomii. Liczyliśmy na możliwość wsparcia ze środków ministerialnych na wyposażenie takiego obiektu i tu pojawiały się pewne nadzieje. Natomiast aby móc ulokować tego typu wyposażenie w obiekcie takim jak nasza wieża ciśnień, musielibyśmy jako miasto wziąć na siebie bardzo wydatny ciężar rewitalizacji architektonicznej i budowlanej tego obiektu, bo obecnie tu się znajdujemy na jednym z trzech poziomów. Widzimy, że stopień zabezpieczenia tego jest wystarczający, ale stan techniczny w pewnym momencie może zagrażać użytkownikom, nawet prowadzącym działania budowlane. Jeśli nie ma pieniędzy prywatny inwestor, jeśli nie ma pieniędzy miasto, to tak naprawdę zostaniemy z niczym? Wydaje mi się, że dobrym przykładem takiego działania mogłoby być wykorzystanie instrumentów prawnych, które funkcjonują od stosunkowo niedawna, mianowicie mam na myśli partnerstwo publiczno-prywatne, czyli wspólny pomysł i wspólną realizację. Czy to w takim razie jest pomysł wiążący i decyzja wiążąca, jakieś konkretne terminy, kiedy na przykład mógłby zostać ogłoszone takie negocjacje, tak, mające wyłonić partnera prywatnego w tym partnerstwie, miałyby zapaść? Planujemy zastosowanie na początku przyszłego roku standardowej procedury, ta, która niestety się nie powiodła, ale chcemy jeszcze raz podejść do tego zagadnienia, oferując przedsiębiorcom prywatnym możliwość nabycia wieży, czyli standardowa formuła. Jeżeli w pierwszym półroczu przyszłego roku nie uda nam się pozyskać partnera, który w ten sposób chciałby zagospodarować wieżę ciśnień, to sądzę, że w drugim półroczu 2014 roku przystąpilibyśmy do wyłonienia
tego typu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, który właśnie dzieliłby ryzyko finansowe, ryzyko realizacji projektu między miasto a inwestora prywatnego. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.